Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj! Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego 6. modułu kursu Planowanie imprez i usług turystycznych. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Kalkulowanie usług transportowych uzależnione jest od programu imprezy, a dokładniej uściślając, od zaplanowanych do przejechania kilometrów w ciągu dnia. Cenę wynajmu autokaru przewoźnicy podają w dwojaki sposób. Po pierwsze, przewoźnik może podać cenę za 1 kilometr oraz określić limit dzienny. Limit dzienny to minimalna liczba kilometrów, którą w ciągu dnia najmu powinien przejechać autokar. Koszty wynajmu autokaru wahają się w granicach od 3,50 do 8 zł za 1 kilometr. Jeżeli limit dzienny wynosi 400 km i autokar w ciągu dnia przejedzie tylko 380 km, wówczas organizator turystyki będzie musiał zapłacić również za niewykorzystane kilometry, gdyż zgodził się na warunki przewoźnika. Jeśli autokar w ciągu dnia przejedzie 420 km, wówczas organizator turystyki będzie musiał zapłacić za faktycznie przejechane kilometry, czyli za kilometry składające się na limit dzienny oraz za dodatkowo przejechane kilometry. Na rynku usług transportowych poza limitem dziennym przewoźnicy stosują również ceny umowne, tak zwany ryczałt. Na przykład cena wynajmu autokaru na 5-dniową imprezę turystyczną do Krakowa wynosi 3200 zł. Koszty wynajmu autokaru w przypadku imprez zagranicznych mogą być powiększone o diety zagraniczne kierowcy, opłaty graniczne, opłaty za autostrady, wyższe koszty paliwa. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.